Załóżmy, że twój znajomy chce zacząć grać w TF2. Jaką klasę na początek byś mu polecił? Albo Pyro, albo Medyk. I właśnie dzisiaj chcę wam powiedzieć, dlaczego Medyk to jest totalnie najgorsza klasa na początek. Pierwsze, co może wam przyjść do głowy, myśląc o medyku, to to, że to jest łatwa klasa. No bo w końcu jedyne, co robisz, to trzymasz strumień leczenia na jakimś graczu i tak naprawdę podążasz za nim, jednocześnie możesz się dużo nauczyć. I o ile z tą drugą częścią zdania się zgodzę, czyli możesz się od kogoś nauczyć przez obserwację, o tyle ta pierwsza część nie ma nic wspólnego z prawdą. Ja wręcz uważam, że to jest jedna z trudniejszych klas do grania. Więc tak, jeżeli jesteś żołnierzem, to jedyne, co musisz robić, to atakować, po prostu strzelać, gdzie się da. Ale poza tym, to nie masz za bardzo żadnych innych odpowiedzialności i prawdę mówiąc, jeżeli byś zaczął grę dosłownie dzisiaj, to gra żołnierzem jest na tyle intuicyjna i jednocześnie na tyle mało wymagająca pod kątem zespołu, że możesz spokojnie, swobodnie się poruszać takim żołnierzem, możesz sobie pójść w jakąkolwiek stronę mapy chcesz, możesz sobie pozwiedzać, możesz bardziej pójść do przodu, możesz zostać bardziej z tyłu. Generalnie daje ci dużo takiej swobody do nauki. No niestety, jeżeli chodzi o medyka, tutaj jest zupełnie odwrotnie. Tutaj nie masz żadnej swobody do nauki. Musisz być mistrzem przetrwania. Musisz być bardzo dobry w ataku wręcz i to jeszcze na tyle dobry, żeby przechytrzyć kogoś, kto ma przewagę. Wyobraź sobie, że idziesz na mele z jakimś, nie wiem, żołnierzem albo co gorsza heavym. I nie jest to nic wyjątkowego. Atakowanie medyka jako pierwszego jest na porządku dziennym. Medyk jest jedną z najbardziej zagrożonych klas w grze, o ile nie najbardziej. No i jest jeszcze bardzo, bardzo ważna broń, którą jest kusza krzyżowca. To jest taka broń, która jest wręcz obowiązkowa dla medyka. I czasem mam wrażenie, że częściej używam kuszy niż medigana, bo tą kuszą jesteś w stanie bardzo dużo życia komuś przywrócić. I wierzcie mi, to nie jest takie proste, żeby kogoś ustrzelić taką kuszą. Bo o ile używanie medigana spoko, jest dosyć proste, o tyle no już kolejne bronie wcale nie są takie proste. W szczególności domyślny pistolet strzykawkowy, który w mojej ocenie jest bardzo nieintuicyjny. Zdecydowanie medyk to jest jedna z tych klas, gdzie najczęściej zmieniam bronię. Więc ci, co polecają medyka na początek, argumentując to, że medyk jest prostą klasą do grania, bo się leczy, a nie zabija, jest według mnie błędnym myśleniem. Granie medykiem wymaga używania wszystkich 3 slotów broni, a nie tylko przyczepiania się jednego heavy'ego. I nie mówię tu o tym, jak powinien grać pros, tylko jak powinien grać każdy medyk, żeby móc w ogóle przeżyć dłużej i mieć jakikolwiek fan z grania. No a przecież jak jesteś nowym graczem, no to chyba nie chcesz się zniechęcić do gry, którą dopiero odkrywasz, prawda? Kolejna rzecz jest taka, że jako medyk musisz bardzo dobrze znać mapy. Bardzo dobrze. W przeciwnym razie nie będziesz wiedział, w którym miejscu uciekać przed zagrożeniem. Nie możesz mieć pewności, że zawsze będzie koło ciebie ktoś, kto cię obroni. Może być tak, że na przykład podążasz za żołnierzem i on z rocket jumpuje od ciebie i zostaniesz sam. No to w takim przypadku musisz wiedzieć, w którą stronę iść, która na przykład część mapy to jest bezpieczna flanka, która to jest wręcz główna droga, na której jest ogromna ilość wrogów, z której strony ktoś może cię zaskoczyć. Albo jeżeli nawet jesteś medykiem wśród jakiejś tam grupy ludzi, no to musisz wiedzieć, gdzie nie stawać, bo na przykład stamtąd może nagle wylecieć ogromna ilość ludzi, gdzie są snajper spoty, gdzie szpiedzy lubią się czaić i tak dalej, i tak dalej. No ale dobra, możecie powiedzieć, no spoko, ale to chyba każdy powinien wiedzieć, gdzie są snajper spoty, gdzie są działka i tak dalej. No tak, tylko że różnica jest taka, że medycy muszą przeżyć. A dlatego muszą przeżyć, i to całkiem długo, żeby nie zmarnować Ubera. Bo jeżeli na przykład naładujesz 70–80% Ubera, no to szkoda w tym momencie ubierać. I w sumie tutaj płynnie przechodzimy do tematu Ubera. No bo jak jesteś nowym graczem, no to skąd miałbyś wiedzieć, gdzie i na kim aktywować tego Ubera? Często mówi się, że w TF-ie to medyk wygrywa grę. I to jest prawda. Dobry medyk w zespole jest w stanie więcej zdziałać niż na przykład dobry żołnierz, dobry heavy, dobry snajper, bla bla bla. Tak więc medyk nie jest łatwą klasą do grania, wierzcie mi, nie jest łatwą klasą. Faktycznie może być nawet fajną klasą na początek, jeżeli jesteś medykiem supportem. Czyli nie jesteś tym głównym medykiem, który definiuje kierunek, w którym podąża plan zespołu, tylko jesteś tym takim medykiem, który gdzieś tam nadlecza, podlecza tych pozostałych graczy, no to wtedy faktycznie można zdecydować się na pójście medykiem. Zwykle w grach brakuje medyków, tak więc w większości przypadków to właśnie ty będziesz tym jedynym, od którego gracze będą oczekiwać uberów i leczenia. Jeżeli chcesz iść medykiem, no 2 razy się zastanów. Tym bardziej, że to, że medyk nie jest prostą klasą, to nie jest jedyny powód, dla którego odradzam tą klasę na początek. Bo jest jeszcze drugi powód. Z moich obserwacji, jeżeli już jakiś hejt leci na graczy, to właśnie w kierunku medyka. To jest przykre, ale naprawdę tak jest. I nie bez powodu jest tak mało medyków, po prostu ludzie się zniechęcają. No i skąd ten hejt się bierze? No niestety, ale właśnie stąd, że ludzie na początek biorą medyka. Jeżeli początkujący medyk nie do końca wie, jak działa ta klasa, nie do końca wie, jakie są odpowiedzialności tej klasy, no to nie ogarnia za bardzo, co powinien robić w danej sytuacji. Oczywiście nie uważam, żeby TF2 ogólnie było grą pełną toksyków, o tym zresztą dużo gadałam w tym filmie. Na potrzeby tego poradnika zresztą przegrałam co najmniej kilka godzin, udając gimbus medyka i gimbus żołnierza. W większości gier ludzie byli bardzo wyrozumiali. Nawet się lekko wkurzyłam, że w sam raz jak próbuję nagrać jakiś przykład hejtu, to ci ludzie są tacy mili. A bardzo starałam się, żeby ich wkurzyć. Leczyłam tylko jednego gracza, nie leczyłam palących się graczy i tak dalej. Oczywiście jakieś tam przykłady udało mi się nagrać, co udowadnia moją tezę, że jak już się kogoś hejtuje w TF2, to właśnie medyka, bo gdy grałam gimbus żołnierzem, nie spotkałam się nawet z jednym hejtem. No i mówię tu o nagranych przykładach, bo cały film jego treść opieram na moim doświadczeniu z moich 3,5 tysiąca godzin w grze. Po prostu próbowałam nagrać jakieś przykłady hejtu, żeby nie być gołosłowną, bo wiadomo, wcześniej nie miałam potrzeby tego robić. Po co miałabym nagrywać jakieś tam, nie wiem, hejty w kierunku medyka, prawda? Zresztą jak raz nagrywałam gameplay z Q&A, była taka sytuacja, jeżeli pamiętacie. Kogo tam chcą kopać? Medyka? What the f***, guys? Why the hell you want to kick him? What? Dlatego, że jest medykiem? Nie róbcie tak! Jeżeli ktoś jest złym medykiem, to pozwólcie mu być złym medykiem. Więc ten hejt jest, ale nie zrozumcie tego tak, że jak tylko zaczniecie grać medykiem, to będziecie obrzucani błotem z każdej strony. Zwyczajnie jakieś niemiłe komentarze mogą się zdarzyć, ale nie jest to czymś super częstym. Więc jeżeli biegnie w twoją stronę jakiś gracz, który się pali i potrzebuje leczenia na teraz, dosłownie na teraz, a ty na przykład nie widzisz tego, bo nie masz ustawionych tych takich krzyżyków nad głową, tak w ogóle to jak to zrobić, to polecam ten mój film, tam nie tylko o tym mówię. Generalnie ustawienia defaultowe TF-a są okropne, więc koniecznie tam zaglądnij. Tak, najpewniej nowy gracz nie ma pojęcia, że się palisz, więc nie wyzywaj go, proszę. Tak samo nowy gracz, medyk, nie ma pojęcia, że leczy się też innych graczy. Zwykle medycy przyczepiają się do Heavy'ego, bo tak widzieli na promocyjnej animacji, więc po prostu przyczepiają się do Heavy'ego i w ten sposób grają. No i inni się wkurzają. Nie lecz tylko innego Heavy'ego. Czemu nie aktywowałeś Ubera? No właśnie, czemu nowy gracz miałby wiedzieć, co to jest w ogóle Uber? Jak się go aktywuje? Więc zdecydowanie nie polecam. Nie polecam, bo ludzie się bardzo wkurzają, jeżeli medyk nie współpracuje, bądź nie robi tego, co ludzie oczekują od medyka. I jeżeli grasz z kolegą, który ogarnia TF-a bardzo dobrze i mówi ci na bieżąco, co robić i w jaki sposób, możesz spróbować pójść medykiem, ale jeżeli próbujesz w sił sam, to może być problem. I nie mówię, możesz spróbować. Jeżeli ci się spodoba, zarąbiście. Ale jeżeli ludzie będą cię hejtować, nie zniechęcaj się. Zacznij grać żołnierzem. Żołnierzem nikt cię nie będzie hejtować, że nikogo nie zabijasz, bo w tej grze jest pełno tryhardów, którzy bardzo chętnie przejmą twoje kile, których ty nie zrobiłeś. Nie widziałam, żeby ktokolwiek hejtował żołnierzy w sumie na casualu, nie. Jeżeli już ktoś hejtuje jakieś klasy, to te trzy, bo to są trzy klasy supportowe, klasy wsparcia. Ludzie się wkurzają, jeżeli nie otrzymują tego, co chcą otrzymać, czyli wsparcia. A najbardziej wspierającą klasą jest jaka? Medyk! Pamiętajcie, że wszystko, co dzisiaj powiedziałam, jest oparte na moim doświadczeniu. Ale ciekawa jestem waszego zdania. Piszcie w komentarzach i może macie jeszcze jakiś inny powód, dla którego wybranie medyka na początek jest złym pomysłem, a o którym zapomniałam wspomnieć w tym filmie. Koniecznie napiszcie w komentarzach. Tymczasem do następnego. Cześć!